No tak to było. Jak mówi Maciej Jankowski, to najciekawsze fragmenty meczu. Rzut wolny wykonywany przez Gancarczyka. Dobra interwencja Matko Perdicza. Pokazywał Jose Marii Bekero, jak mają grać poznaniacy, ale za wiele to z tego nie wychodziło. Błąd Dżurdżewicza, uderza Grzyb. Spokojnie interweniuje Jasmin Guric. Kolejna akcja drużyny Chodowskiego Ruchu. Dośrodkowanie Sadloka w pole karne, jest Janoszka i Guric musi bronić. Kilka tych akcji naprawdę groźnych, Chorzowian. Tak, Chorzowianie stworzyli sobie kilka sytuacji do oddania strzału i zdobycia bramki, tak samo Lech miał może no takie. No właśnie, mieliśmy to dośrodkowanie Kiełba i zgranie piłki przez Wilka. Zabrakło tutaj Marek w środku, Chibamby tak, na przykład. Tak, kogoś, kto by zamknął tą akcję. Wybijał piłkę Grodzicki, o, zafrasowana mina. Byłego znakomitego zawodnika Barcelony. Kolejna akcja Lecha. I interweniuje Matko Perdicz. Bardzo już ładnie zbił tą piłkę na rzut rożny, bo bardzo nieprzyjemne dośrodkowanie. Czyhał tam już Jakub Wilk, a po rzutach rożnych może być tak groźnie. Gabor Straka w poprzeczkę. Tak, bardzo nieprzyjemne dla bramkarza uderzenie. Spadająca taka piłka z góry i po poprzeczce zjechała, wyszła w aut. A tak rzuty rożne egzekwuje Lech. Konkretnie Semir Stilic zamykał akcję, Jacek Kiełb interweniował Kulkowski. A to najciekawsze fragmenty tego spotkania. Akcja drużyny Ruchu, dośrodkowanie Sadloka, strzelał Pulkowski obok bramki Jasmina Buricza. Marek, pachniało tą bramką, tak gdzieś właśnie tak, w polu karnym Lecha. Tak, ilością zawodników w szesnastce. A to szansa piłkarzy Lecha, dośrodkowanie w pole karne. Świetna interwencja po tym strzale głową. Kikuta, świetna interwencja Perdicza. Świetny refleks, tak, świetny refleks bramkarza. Mobilizował, patrzył i nie wierzył Jose Marii Bekero, a zwłaszcza w tej sytuacji. 61. minuta, dośrodkowanie Komaca, Janoszka jeszcze starał się wybijać tę piłkę Stilic, no ale już nie dał rady. 1-0 dla Ruchu. Tak, błąd bramkarza, tutaj widać, że był pewny, że ją złapie, później się zaczął cofać i ułatwiło to oddanie strzału Janoszce. Źle obliczył w ogóle też lot piłki Jasmin Guric. Była okazja do radości, dedykacji. Cieszył się Matko Perdicz. Ruch stwarzał kolejne okazje. To proszę bardzo, akcja Sadloka. Strzał z dystansu Straki, z którego wyszło całkiem dobre podanie do Jankowskiego, ale ten nie przyjął dobrze piłki. A miał dużą szansę. Był faulowany. Jankowski, szybko rozegrany rzut wolny, jest Grzyb, dośrodkowuje w pole karne do Janoszki. Była wymarzona okazja na 2-0, ale Janoszka źle trafił w piłkę. Bardzo ładne podanie Grzyba na pierwszy słupek, przed Janoszka. Wszystko tak jak trzeba, tylko dokładniejsze dostawienie nogi do tej piłki. Lech zaatakował bardziej zdecydowanie. Dopiero w końcówce Sławomir Peszko z prawej strony. Strzał taki w krótki róg, no, ale nie zaskoczył Matko Perdicz. Tak, Peszko wniósł dużo ożywienia w szeregi Lecha, ale nie starczyło to jednak na to, żeby zremisować nawet dzisiaj Słucha.